Stój! Ten! Pal! Prawie! Prąd! Lewą! Prąd! Pal! Podaj się! Oznacza się pan te chlubne czerwone plamy na polkach? Brawo! Tak, zamordowałem dziś niejednego człowieka. Bardzo pięknie, młodzieńcze. Jednego zatłukłem nawet własnymi rękami. Od tego jest wojna, aby każdy miał sposobność mordować, ile tylko ducha zapragnie. Należy ci się nagroda. O, chcesz którąś z tych mniszek? Panny jerozolimskie, cały bukiet. Jest tylko pewna przykrość, ani jednej blondyny. No, ani jednej na lekarstwo. Nie zostanę tutaj. Czy podobno? Chcę się tylko przespać trochę, panie. Przespać taką uroczystość, sapristi? Ja już bardzo dawno nie spałem. Tu są cele, mógłbyś którejkolwiek spocząć tygodnie, gdyby nie to, że są chwilowo zajęte. Mniszeczki goszczą u siebie nieznajomych rycerzy. Gdyby to ode mnie zależało. Mów, młodzieńcze, mów, śmiało. Mogę cię jednak zapewnić, że gwałcenie masowe przyspiesza kapitulację daleko bardziej skutecznie niż bombardowanie. A przy tym cóż chcesz? Wolę, gdy tu moje maćki są po celach, niż żeby ich darły kartacze, a oni sami mordowali bez pardonu. Chodź, a tu mam coś specjalnego dla twego serduszka. Patrz! Napadli ją w 5 czy 6. Rzucili się na nią i zdarli suknię. A tu niespodzianie pod śliczną piersią nagła przeszkoda. Wszystko przezwyciężone, prócz tego szczegółu. Zupełnie jak Saragosa. Już wzięta, już zdobyta. Teraz cię niewolnico pożyjemy, a tu masz trupa. Szarpaj go sobie na zdrowie. Kazałbym przed tobą armią defilować. Pan kapitan nie ma w sobie, ile wnosić mogę, nieprzyjemnej twardości Scypiona afrykańskiego. Ja nie mam w sobie nic z żadnego Scypiona. Jestem popiół i proch. Patrz. Co to? Dymisja. Nie mogę wytrzymać tej służby. Zarżnęło mnie to. Ja nie po to szedłem do wojska, żeby hiszpańskich chłopów żywcem palić. Duszą jestem po ich stronie. To źle. Ta wojna nigdy się nie skończy. Wiem, jaką wojnę można skończyć i kiedy. Od tego jestem żołnierzem. Nie można ich pobić, bo mają za sobą rację. Można by dowodzić, że wcale racji nie mają. Czego oni bronią? Dóbr klasztornych? Inkwizycji? Feudałów? Ciemny naród. Kto z naszych biłby się za takie czy inne następstwo tronu? A ty za kogo się bijesz? Ja się biję z duszy, za kraj. Tak, ale czy krew nasza rozlana pod murami Saragosy poparła w czymkolwiek naszą sprawę?
Cesarz Napoleon potrzebuje wojsk swych dla siebie, nie dla nas. Porzuca Polskę bezbronną na łup arcyksięcia Ferdynanda, podczas gdy my giniemy na polach Kastylii i Aragonu. Więc i tam wojna? Wojna. Austriacy ruszyli na Warszawę. Ale tam przynajmniej będę wiedział, za co mam walczyć. Wracam. Chodź ze mną do kraju. Czy mogę się tu położyć? Ładź się, gnojku, i śpi. Czekaj, zaprowadzę cię. Jestem przecież komendantem tego klasztoru. Poczekaj. Traicionero. Panie kapitanie, przewodnik do sztabu. Como estás, Pedro? Muy bien, señor capitán. Vámonos. Pedro, debo llevar unos papeles al estado mayor. Llévame por el camino más corto. Todo gusto, señor capitán. ¡Jesús! ¡Madre! Panie poruczniku! Cicho! Panie poruczniku! Panie poruczniku! Co to? Nieszczęście, panie poruczniku! Kapitana nam zabili! Kogo? Kapitana Wygonowskiego! Kto? Kiedy? Hiszpan przewodnik! Znaleźliśmy go za murami miasta! Niech pan porucznik idzie szybko! Żołnierze nie chcą go z pola zabrać! Dlaczego? Nie wiem, to jakieś oficerskie sprawy. Dlaczego się nad nim litujesz, panie oficerze? To zdrajca, niegodny polskiego munduru. O dymisję prosił! Skórę własną chciał ratować. To tchórz i legat! Panowie, to żołnierz! Cześć mu, bratnio, oddajcie! Cześć mu sam oddaj! Już on nie żołnierz! My wszyscy raz jeszcze dziś pójdziemy w bitwę, a on dla siebie jedynego zwolnienie wyprosił. Sprawiedliwie, niech gnije na skwarze!